Napisała do mnie na Facebooka pewna kobieta ze strasznymi wyrzutami sumienia. Niepotrzebnymi wyrzutami sumienia. No bo to była taka sytuacja. Nakreśliła mi swoje po prostu swój problem. Te problemy to urastają tylko w naszych głowach, w naszych umysłach. Jej brat, alkoholik, został najprawdopodobniej pobity. Pobity i zostawiony na polach samemu sobie, nie? Nie udzielono mu pomocy i zszedł. Umarł. No i teraz kobieta ma straszne wyrzuty sumienia, że to był jej brat. I że mu w życiu nie pomagała, za mało mu pomagała. Nieraz miała takie myśli, że go przeklinała, żeby go Bóg już zabrał. No bo wiadomo, jak to alkoholik, no daje popalić nieraz, nie? No i teraz gościu zszedł, przeniósł się na drugą stronę i kobicina ma straszne wyrzuty sumienia. Tęskni za nim, pyta się, czy Bóg go już zabrał do nieba. Prosi, przeprasza. Na nic tak. To jest niezdrowe. To jest psychicznie niezdrowe. Trzeba dbać o swoją higienę psychiczną. Dlaczego masz nagle wyrzuty sumienia? Bo co, bo śmierć, bo fizyczna śmierć, przepraszam, fizyczna śmierć nagle każdego ma nobilitować, wywyższyć na piedestał, że on umarł, to teraz go mile wspominać, a wcześniej miałam takie myśli, kuźwa, ile razy każdy ma takie myśli, a żeby go kurwa szlak trafił, a żeby się potknął, a żeby mu pasek rozrządu pierdolnął, nie? To jest normalne, to jest ludzkie. Gniew jest ludzkim uczuciem. Każdy go przeżywa. Robot tylko nie przeżywa gniewu. A alkoholik naprawdę daje ludziom popalić. Czy to co znaczy sugier, kurwa, krzyżyk na nim zapomnieć? Nie. Ale traktować go jak każdego innego. Tak właśnie, na równi. Nie wywyższać go, bo on umarł. A czy on poszedł do nieba? Czy go Bóg zabrał do nieba? Przekaż mu, że go przepraszam. To nie jest tak. Patrz, jak to jest twój brat, to ty, a twoje uczucie do niego jest nadal takie silne, mało tego, wzmacniane tymi niepotrzebnymi wyrzutami sumienia, to ty non-stop, najprawdopodobniej co noc, nawet nie co drugo, co trzecio, tylko co noc, z nim się widujesz w czasie snu. Tylko nie pamiętasz tego i nie masz nawet świadomości tych spotkań. Jeżeli byś chociaż przeniosła pamięć ze świata snów, pamiętała swoje sny, to byś sobie uzmysłowiła, że z nim coś tam gadasz. Darek, przeproś go w moim imieniu. Twoje serce cały czas nadaje do niego taki sygnał, że on to słyszy. On to wyłapuje. Jest w twoim sercu nadal? Jest? No to jak? Jak jest w twoim sercu? No to jest razem z tobą, jest przy tobie. Tylko w świecie niefizycznym. Czy go Bóg zabrał do nieba? No co cię będę oszukiwał? To nie jest tak, że nie zasłużył, czy jest w piekle. Nie. Nie zabrał. Bóg zabiera do nieba może nie będę tego rozwijał tematu. Nie to, że ktoś sobie zasłużył. To nie jest jeszcze tak. Część ludzi żyjących tutaj ma pewne misje i po śmierci przynależy do Królestwa Niebieskiego nie tyle sobie zasłużyli, tylko po prostu to była ich misja. I potem oni są zabierani po prostu do swojego domu. To jest ich dom, Królestwo Niebieskie.
To znaczy, że co, że nie wszyscy trafią? Trafią, trafią, ale w swoim czasie. Papież Jan Paweł II w niebie jest. W niebie, w Królestwie Niebieskim po prostu jest. Bo on tam do tego Królestwa Niebieskiego przynależał. Bo on tu miał misję. Ojciec Pio tak samo. Ludzie się pytają, czy ja spotykam ojca Pio. Jasne, że spotykam. Kuźwa jeszcze bardziej ma ostry temperament niż ja. Jest kurwa jak bomba nabuzowany. Taki ma temperament. Także tutaj nie miej wyrzutów sumienia, że on był alkoholikiem, on był złym człowiekiem i Bóg go nie zabrał do nieba. Nie zabrał go, bo jeszcze jego wędrówka jeszcze się nie skończyła. Mimo, że on już nie żyje w rzeczywistości fizycznej, mimo, że pozbył się ciała fizycznego, jego wędrówka teraz jest na planie niefizycznym, na pierwszym tym planie. Na tej odbitce świata fizycznego, którą cały czas odwiedzał, żyjąc tutaj. Tak jak każdy z nas odwiedza tę odbitkę w czasie snu. I ty też się odwiedzasz. I odwiedzasz swojego brata. Nie proś mnie, żebym mu coś przekazał. Nie proście mnie o takie rzeczy. Wy to zrobicie zdecydowanie lepiej niż ja. Bo macie więzi. Więzi miłości. Wystarczy troszeczkę pracy, chęci i dostroicie się do tamtego świata. Może na początku nie w pełnej świadomości, półświadomie, ale zaczniecie się dostrajać i będziecie odwiedzać swoich zmarłych i będziecie z nimi rozmawiać, przekazywać, co będziecie chcieli i się dowiecie, że oni w większości przypadków nie są świadomi, że umarli. Tak to wygląda. Znajdź sobie filmik. Jakiś czas temu mówiłem, jak napisać list do Boga. I napisz do Boga to, co mi napisałaś. Swoje odczucia, swoje wyrzuty sumienia, swoje przepraszam, proszę. Napisz mu. Normalnie zamknij oczy. I w tej ciemności pod powiekami niech twój umysł nie popada w jakiś chaos, czy w jakiś... Nie płacz w tym czasie, staraj się opanować. Spokojnie musisz się skupić. I na tej ciemności pod powiekami napisz do niego: Panie, tytuł, normalnie tak jakbyś pisała na kartce, tylko nawet nie wyobraź sobie, tylko weź niefizyczną rękę, o tak o. Jak niefizyczną rękę? Normalnie ta fizyczna leży, a tutaj... Więcej niż wyobrażając sobie niefizyczną ręką, piszesz, tak jakbyś tutaj pisała: Panie, drukowanymi literami, bez wykrzyknika. Nie jest głuchy. Przecinek. I napisz normalnie, powolutku, kaligrafując. Nie masło maślane. Jak w SMS-ie, po prostu esencjonalnie napisz mu to, co czujesz. Jakie masz obawy. To, co ci chodzi po głowie. Dlaczego masz wyrzuty sumienia? Raz mu napisz. Weź ten list potem. To, co napiszesz w tych ciemnościach pod powiekami. Weź ten list, zwiń. Pocałuj. Przytul do serca. I z wydechem niech poleci do nieba. Twoja rota, twoja energia niech leci prosto do nieba. Powiem ci, już w tej chwili ona poleciała. Pisząc do mnie ten twój list, co przeczytałem, to był twój krzyk. Ten krzyk został już usłyszany. Ale dla świętego spokoju zrób tak, jak mówię, napisz taki list do Boga. To cię oczyści. To cię uspokoi. Opłakujcie swoich zmarłych. Płacz oczyszcza duszę. Ale niech żałoba długo nie trwa. Nie roztrząsajcie tego w nieskończoność. Bo taka żałoba może się okazać pułapką dla waszego umysłu. Zaczniecie się w tym żalu
zaczniecie w tym żalu tonąć, nakręcać się w tym żalu. Umysł się zacznie na tym skupiać, a gdzie umysł skupiony, tam i ty jesteś. I ten żal, ta żałoba zacznie razem z tobą upadać. No tak nie powinno być. Żałoba powinna. Niech tam, kto ma jako potrzebę, krótka, intensywna, wypłakać się i żyć dalej. Ze świadomością, że ci zmarli nadal żyją, tylko w świecie niefizycznym, w świecie snu i można ich odwiedzić. I pracujcie nad tym. Przecież takie odwiedziny, spotkania ze zmarłymi, no to przecież to może być bardzo silny katalizator. Czyli przyspieszacz. Ułatwienie osiągnięcia OBE. Tak? Ta tęsknota za bliskim zmarłym. To przecież to może być energia. Dobrze jest zaprzęgnąć nawet i taką energię, żal, tęsknotę, smutek. Zmarli żyją, kuziwa, tylko w innym świecie i nie wiedzą, bidoki, że umarły.